ma poparcie obecnego tutaj posła pana Murcka oraz posła Dworczyka i pani posła Zalewskiej. Bardzo proszę. Natomiast chciałbym... Chciałbym powiedzieć parę słów o generalnej sytuacji, która komunikacyjnej dotyczącej nie tylko Świdnicy, ale tej części Polski. Tak jak widzimy na mapie tutaj na ekranie, Europa nie jest na zachód od Polski, Europa jest na południowy zachód od Polski i droga nam przez Europę biegnie przez Czechy. Biegnie przez Czechy. Z Czech przyszło chrześcijaństwo. I to jest istotne, bo stoimy w tej chwili w mieście, w którym jeszcze rządzi Sojusz Lewicy Demokratycznej, gdzie nasze materiały wyborcze są niszczone przy bezradności policji państwowej przez nieznanych sprawców i gdzie jedynym miejscem, gdzie spokojnie możemy zawiesić banery, to są ogrodzenia terenów parafialnych. I teraz, jak popatrzymy na tę sytuację, która jest planowana, to widzimy dwie drogi S3 i S8. S3 jest już w znacznym stopniu wybudowana, bo dzisiaj pan minister przejął drogę z Legnicy do Borkowa. Natomiast pomiędzy S3 i S8